Tak więc, cześć, witajcie z Zempixa, to jest kolejny odcinek na moim kanale. Tym razem znajdziemy się na case dropie, na którym będziemy sobie testować kolejną skrzyneczkę z sekcji premium. Już testowaliśmy dwie skrzyneczki, a dzisiaj będzie to kolejna skrzyneczka smoka. Kosztuje ona 47 zł, co prawda kosztowała kiedyś mniej, bo 39 zł, ale to była na promocji. No teraz wróciła cena do normalnej. Ostatnio sobie testowaliśmy połóweczkę i wyszło to naprawdę fajnie, więc dzisiaj sobie będziemy testować smoka. Mam nadzieję, że wypadnie tak samo fajnie, ale zanim to, wbijacie na stronę z pierwszego linku w opisie, aby dostać 20% bonusu do wpłaty, czyli wpłacając 50 zł dostaniecie 60 zł, wpłacając 25 zł dostaniecie ileś tam, 25, 30 zł dostaniecie. No. I zachęcam, no bo im więcej wpłacacie, tym więcej dostajecie darmowego siana. Za właśnie takie wpłacanie, bo 20% no to jest naprawdę dużo. I poza tym, wbijacie na stronę, żeby dostać też darmowe siano z linku w opisie, no bo to też się opłaca. No co ja wam mogę mówić, opłaca się, klikacie w linki, dostajecie za darmowe złoty 25, no to jakby tak było zawsze, to by było fajnie, ale tak jest tylko z moim konem, więc wbijajcie. Dobra, mniejsza z tym. Będziemy lecieć sobie ze skrzyneczką smoka 47 zł, ona kosztuje bez grosza. No i skiny w środku są piękne po prostu. No ta pierwsza linijka to jest przepiękna. Te koski wszystkie są ładne. Nawet że nie lubię Huntsmanów, ale ten Huntsman jest ładny. Co najwyżej nie pasują tutaj te trzy good knife'y. No i z tych fajniejszych skinów to już szczerze odtąd są już fajne skiny. Tak więc co? Będziemy lecieć. I sprzedałem skin z poprzedniego odcinka, no i tak myślę, że po 3. Dobra, lecimy po 3, żeby odcinek nie trwał wiecznie. Pierwsze 3, jak wypadnie jedna kosa, to będzie super, biorąc pod uwagę, że skrzyneczka jest naprawdę tania. Ile mamy tu? Orionic Minimal Wear, no dobra, no to sprzedam, no bo to jest jednak bardzo tanie, ale nie ma profitu niestety. Jest w sumie dwukrotny minus, więc słabo. Więc mam nadzieję, że tu się odwdzięczy. Mamy Golden Coil, tylko że musiałaby być w dobrym stanie. Nie no, niestety jest to well worn i bardzo słabo poleciało. Tak więc się pozbędziemy tych tanich. No, jak na razie nie jest najlepiej, chociaż tu wystarczy, że na przykład wyleci jedna kosa, no i już jest fajnie. O, tu bardzo ładnie siadł, tu na pewno będzie profit. O nie, nie ma profitu. No nie ma, no i myślałem, że będzie profit, wam powiem, a tu się okazuje, że nie jest to profit. Tak trochę zawiedziony jestem. No ale dobra. Nie było dużego minusu, więc też nie ma co się czepiać. No dobra, tu. W sumie, no bo tu cały czas tracę połowę skrzynki. Halo. Proszę tutaj o coś fajniejszego, jakąś kostkę taką. No, tu jest tyle kostek, że jak nie wypadnie kostka, to mi będzie smutno, naprawdę. Więc proszę, niech kostka wypadnie, no. No, chociażby nawet. Ta najtańsza, obstawiam, że to jest Good Knife Freehand albo Shadow Daggers Ultraviolet, ale najtańsza niech wypadnie, no. Czemu nie? Wow, 15 zł to. Dobra, ja nie wiedziałem, że to tyle może kosztować. No ale wam powiem, że już się balans skończył, więc trochę szybko to zeszło, wam powiem. A minus raczej będzie spory, czekajcie. Cyk, tutaj odznaczę swoje skiny. No, duży minus jest, połowa, tak jak mówiłem, połowę cały czas traciłem i połowa jest, więc upgrader musi dać z siebie wszystko dzisiaj. Musi po prostu z siebie dać wszystko i wiecie co, ja pierwszy upgrade robię ryzykowny. Bo tak to działa, jak zrobicie ryzykowny upgrade, to wam siądzie. Nie było tak. Nie no, dobra. To jest oczywiście losowe, więc no. Okej, dobra, tutaj siadło, więc okej. Te dwa skinki, cyk, cyk. Okej, czyli już jest raczej plusik, biorąc pod uwagę to, co było ze skrzynek. Cyk, cyk, cyk. Jak teraz siądzie, to trzeba zmienić stronę. No dobra, czyli nie trzeba zmieniać strony. Zostały te dwa skiny już w sumie. Które są łącznie warte 405 zł. I wiecie co? Ja nie chcę ryzykować pojedynczo upgradując, więc ja po prostu zaryzykuję od razu. I tak, żeby był profit, jakiś taki szalony profit.
Co prawda nie będzie to zbyt mądre, no ale jeśli to siądzie, to by było fajnie naprawdę. Weźmy sobie karambita ultrafiolet minimal wear. 21%. Ja to zrobię. Lecimy. Proszę. Nie. No, plan był taki, żeby to siadło, wiecie? No plan był taki, żeby to siadło, ale jak widać, trochę plan nie poszedł po myśli. Nie. Dopiero dźwięk się zagrał. Coś chyba z moim internetem jest nie tak. Ale niestety chyba przegrałem wszystko. Zostało 27 zł. No, co nie starczy już niestety na skrzyneczkę smoka. Więc skrzyneczka, powiem szczerze, to co mi dropiła, no to nie mogę jej polecić. No nie mogę jej polecić, no bo po prostu słabo leciało. No chyba, że ja po prostu miałem pecha. No bo nie zawsze się wygrywa. Jeden straci, drugi zgarnie. Więc no co ja mogę powiedzieć? No, wyszło jak wyszło. Ale myślę, że to. No, testuję skrzynki po to, żebyście wy nie musieli, żebyście wybrali swoją tą ulubioną skrzynkę i potem ją otworzyli. Tak więc dzięki za oglądanie. Widzimy się w kolejnych filmach. Naura!